Światy Wiedźmina i Cyberpunka poniekąd są ze sobą połączone, przynajmniej te wykreowane przez CD Projekt Red. Gracze spekulowali, że w Cyberpunku pojawi się postać Ciri, jednak nic z tego nie wyszło, natomiast Geralta w najnowszej grze Redów mieć możemy. Ja jestem Jaro i zapraszam was na film Build Geralta z Rivii w Cyberpunku. Oczywiście nie będzie to Wiedźmin, którego możemy spotkać w grze, a taki, którym sami możemy zagrać. W tym filmie przedstawię wam build inspirowany Geraltem z Rivii, przerobionym na czasy 2077 roku. Build ten jest inspirowany komentarzem spod poprzedniego filmu o buildach, więc jeśli chcielibyście, aby wasz pomysł na film również został przedstawiony w filmie, to zostawiajcie komentarze pod tym filmem, a ja wybiorę te najciekawsze i zobaczę, co da się zrobić. Najpierw możemy bawić się podstawowym kreatorem, jednak raczej żadna z opcji, na przykład włosów, nie będzie za bardzo pasowała do wyglądu Geralta z Wiedźmina III. Z pomocą przychodzi mod, dzięki któremu postać wygląda choć trochę bardziej jak Geralt. Oczywiście ten element buildu jest opcjonalny, bo jeśli gracie na konsoli, to nie ma szans zainstalowania modyfikacji. Po stworzeniu postaci w kreatorze przejdźmy do ekwipunku. Geralt znany jest z tego, że posiada dwa miecze, jeden na ludzi, a drugi na potwory. I choć posiadanie dwóch mieczy w Cyberpunku nie ma zbytnio sensu, to będziemy trzymać się tej zasady i nasza postać będzie posiadać dwie różne katany. Pierwsza z nich, będąca jednocześnie główną i najpotężniejszą bronią buildu, to ikoniczny Satori. Można by postawić na Black Unicorn, katanę, którą dostajemy za darmo, jeśli posiadamy na gogu zarówno Cyberpunka, jak i Wiedźmina 3, ale nie wyróżnia się ona niczym specjalnym poza designem, więc wciąż skłaniałbym się ku Satori. Ale wiadomo, to od was zależy, czym będziecie grać. Wracając do Satoriego, będzie to katana służąca za miecz przeciwko ludziom. Dostać ją można bardzo łatwo, jednak równie łatwo można ją przeoczyć. Podczas skoku na Konpeki Plaza, kiedy kradniemy relik, przed ucieczką przez balkon możemy przejść również w górę po schodach, które prowadzą na dach. Tam spotkamy dwóch ochroniarzy, jednak bardzo łatwo ich ściągnąć po cichu, a potem wystarczy, że weźmiemy broń z AV-ki Saburo. Ta katana może nie ma najwyższego DPS-a, ale posiada aż ponad 500% damage'a podczas trafienia krytycznego. Jeśli chcecie, by wyglądała trochę bardziej jak miecz Geralta, to w opisie znajdziecie linka do modyfikacji, która podmienia tekstury broni na tekstury któregoś z wiedźmińskich mieczy. Drugi miecz wypadałoby mieć na potwory. W Cyberpunku niestety ich nie ma, ale myślę, że można podpiąć pod to roboty. Takie potwory tamtejszych czasów. Wybór padł zatem na Tsumetogi, katanę, która posiada wiele zdolności elektrycznych, na które mechaniczni przeciwnicy są podatni. Zdobyć ją można podczas zadania pobocznego z Judy i Maiko w chmurach. No albo możecie też po prostu wklepać w konsolę Cyber Engine Tweak specjalny kod i broń zespawnuje wam się w ekwipunku. Wydałoby się umieścić jeszcze coś w trzecim slocie ekwipunku, Geralt raczej nie używałby żadnej broni palnej, ale wciąż przydałoby się coś na bardziej niedostępnych przeciwników. Dlatego inspirując się trzecią częścią Wiedźmina, wybrałem dla Geralta jeszcze nóż, bo w grze również go posiadał. Wprawdzie w dzikim gonie nie rzucał nimi w głowę przeciwników, ale jestem pewien, że się przyzwyczai. Możecie tu dobrać po prostu jakikolwiek z noży, który akurat jest najlepszy w waszym ekwipunku i w zupełności to wystarczy. Ale hej, Wiedźmini to nie tylko miecze, bardzo często korzystają też z magicznych znaków. Wprawdzie w Cyberpunku nie ma jak ich używać, ale jeden z widzów podsunął pomysł, by znaki zostały zastąpione hakerskimi odpowiednikami. Starałem się je dobrać najlepiej jak tylko potrafiłem, ale wiadomo, że takie dopasowanie nie będzie idealne. Zaczynając od Igni, w cyberdecku umieszczamy hak Overheat, który przegrzewa przeciwnika, co ma imitować falę ognia tworzoną przez znak. W przypadku akcji może to być kilka różnych opcji, bo ten znak ingeruje w zachowanie wroga, więc nadałoby się tu na przykład detonacja granatu, ale ja stawiam na hak Suicide, który najprościej w świecie każe przeciwnikowi strzelić sobie w głowę. Irden w Wiedźminie 3 było pułapką spowalniającą i unieruchamiającą wroga, zatem w Cyberpunku odpowiednikiem będzie Cripple Movement, który, jak nazwa wskazuje, uniemożliwia przeciwnikowi poruszanie się. Art i Quen były najbardziej problematyczne, bo w jaki sposób odwzorować falę energii i magiczną tarczę. Myślę jednak, że poradziłem sobie z tym całkiem nieźle, z racji, że Art jest znakiem wyzwalającym czystą energię, dobrałem tutaj najzwyklejszy Short Circuit. Wprawdzie Art zużywa energii kinetycznej, a nie elektrycznej, ale mimo wszystko uznałem te dwie opcje za najbardziej do siebie zbliżone. No i to nieszczęsne Quen. Myślałem nad nim bardzo długi czas, aż dotarło do mnie, że w zasadzie Quen redukuje otrzymywane obrażenia. A jeden z haków robi bardzo podobną rzecz. Mówię tu o Weapon Glitch, które sprawia, że bronie przeciwników tracą celność, bronie smart nie są w stanie namierzać gracza, a bronie tech nie mogą strzelać przez ściany.
Nie jest to odwzorowanie 1 do 1, ale jest to zdecydowanie najbliższe do wiedźmińskiego znaku Quen, bo dzięki temu hakowi postać będzie otrzymywać o wiele mniej obrażeń. Poza tymi wszystkimi rzeczami można mieć w ekwipunku również granaty, bo w Dzikim Gonie Geralt również posiadał petardy i bomby, które miały bardzo podobne działanie. Jeśli chodzi o cyberdeck, to możecie wybrać jakikolwiek, który posiada minimum 5 slotów na haki, żeby pomieścić wszystkie hakerskie wiedźmińskie znaki. Możecie zatem postawić na Arasaka MK3, Fuyutsuki MK3, Netwatch Netdriver MK5, to już taki endgame'owy na maxa, albo jakiś Raven, Micro Cyber lub Stevensona Tech. Jest to wybór bez większej różnicy, jedne są droższe, jedne tańsze. Ważne, aby miały minimum 5 slotów. W drzewku umiejętności maksujemy inteligencję, refleks oraz opanowanie. Zacznijmy od refleksu, tutaj raczej bez zaskoczeń wykupujemy praktycznie wszystkie perki z drzewka broń biała, bo w końcu na mieczach, katanach opiera się ten build. Dzięki takiemu rozmieszczeniu punktów atutów katany będą zadawać o wiele większe obrażenia, zwiększona będzie szansa zarówno na trafienie krytyczne, jak i na wywołanie krwawienia oraz zdrowie postaci będzie się regenerować podczas używania mieczy. W drzewku inteligencji nie wykupujemy nic z naruszenia protokołu, bo jest to zbędne w tym buildzie. Będziemy się opierać głównie na mieczach, a haki i znaki będą dodatkiem do walki, zupełnie tak jak w przypadku wiedźminów. Ale w hakowaniu bojowym wykupujemy już większość perków, bo mogą się okazać bardzo przydatne, na przykład rozprzestrzenianie się haków na wyższych poziomach rzadkości, na większą liczbę przeciwników, obrażenia krytyczne, można też wykupić te umożliwiające wytwarzanie legendarnych i bardzo rzadkich haków, jeśli tylko macie ochotę. I wasz cyberdeck posiada więcej slotów, które możecie zagospodarować, dodatkowo większe obrażenia, wydłużony czas działania haków. W naszym przypadku przyda się to do Cripple Movement i Weapon Glitch, żeby trwało jak najdłużej. No i odnawianie pamięci cyberdecku, które też może okazać się przydatne. No i na koniec opanowanie z zimną krwią na czele, choć nie tylko, bo zajrzymy też do skrytobójstwa, ale na nazwie się skończy, bo są to raczej uniwersalne perki, przynajmniej w większości, które przydadzą się m.in. do zadawania większej ilości obrażeń ludziom, wywoływania zatrucia nożami, rzucanie właśnie nożami i tak dalej. W zimnej krwi raczej wybieramy standardowy zestaw, dostosowany oczywiście pod samą walkę ostrzami i hakami, więc możemy ominąć wszystkie haki dotyczące ostrej broni. Wybieramy większość umiejętności z tego drzewka, przede wszystkim samą zimną krew, bo bez niej na nic pozostałe perki. Zwiększanie pancerza, odporność, obrażenia, szansa na trafienie krytyczne, w skrócie same przydatne i klasyczne rzeczy. Szczepy są o tyle specyficzne, że w zasadzie w każdym buildzie należy wziąć te najlepsze dostępne na ten moment i raczej nie ma czegoś takiego, że jedne nadają się do takiego buildu, a inne do takiego. Oczywiście są wyjątki, bo nie każdy build wymaga Berserka czy Sandevistana, tym bardziej ten, ale cyberdecki omawiałem chwilę temu, więc nie będę się nad tym rozwodzić po raz kolejny. Wybierałem po prostu najlepszy dostępny nam cyberdeck, który ma minimum 5 slotów na haki. Wśród pozostałych implantów możemy wziąć Kerenzikowa spowalniającego czas, jakieś inne zwiększające pancerz, zdrowie, udźwig, kamuflaż optyczny inspirowany kamuflażami z Wiedźmina 3, kiedy rozpoczynała się walka z Dzikim Gonem, no i jakieś wszczepy zwiększające siłę trafień krytycznych i szanse na takie trafienia. Ubrać naszego Geralta możemy w oficjalną darmową kurtkę wiedźmińską, którą dostawało się jakiś czas temu za posiadanie Wiedźmina i Cyberpunka na Gogu. Oczywiście mówię o garderobie, bo wiadomo, że pod spód w normalnych slotach dobieramy po prostu to, co mamy najlepsze w ekwipunku. Po takich przygotowaniach nasza postać jest idealnie przygotowana do zmierzenia się z potworami 2077 roku. Wydaje mi się, że sprostałem wyzwaniu i stworzyłem ten wiedźmiński build najlepiej jak się dało. A teraz czas ruszyć do boju. Przed wami gotowy build Geralta z Rivii. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że ten odcinek oraz sam build wam się spodobał. W komentarzach możecie dawać propozycje na kolejne buildy, czy to inspirowane grupami z Cyberpunka, czy też innymi postaciami. Zanim się jeszcze rozstaniemy, to powiem wam, że wystartowałem z nowym Instagramem, gdzie publikuję info o nowych odcinkach i buildach z odcinków, zatem zapraszam, link znajduje się w opisie i na banerze kanału. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!